Dzień dobry, witamy z powrotem na kolejnej części nagrywania. Jest mój mieczyk. Co jest, Muszynku? Ja się grzeję przy ognisku, bo zimno było. Zimno było, było niebezpiecznie, a tak to jest fajnie. Gdzie gnoje? Gdzie? Macie śnieżką w pysk. Ile tych gwiazdek w ogóle tu spada? What the hell? Już mam 4 z powrotem. Zombiaki już zgłupiały, nie wiedzą co mają robić. Gdzie głupie oko? Gdzie? Nie ma podchodzenia. Co tam w ogóle ludzie u was? Bo tak mało przedtem czytałem czat, więc może teraz poczytam troszeczkę więcej. Jeżeli chcecie, możecie zadawać jakieś pytania, tylko nie o sprzęt, bo o sprzęcie mi się nie bardzo chce gadać. Murzynka niestety gdzieś wcięło. I... jestem. Jesteś. To czego milczysz? Czemu coś tam? Okej. Okay. Przebudowujemy dalej? Zaczytany murzynek, widzicie? Nawet taki nie głupi. Wie czytać już. Uczyłem go co prawda chyba z 8 lat, ale daje już radę. Co się dzieje? Widzicie, jeszcze sapie troszeczkę przy czytaniu, ale naprawdę wyrabia się chłopak. Czy ja mam szkło jeszcze przy sobie? Nie, przerobiłem wszystko na ściany, tak? Tak. To trzeba będzie to odwrócić, ten prucis. To jest już fajne właśnie w nowej Terrarii, że można odwrócić sobie proces, jeżeli czegoś się zrobiło za dużo. To można z powrotem podejść i zrobić to po prostu od nowa. Tej samej rzeczy. Cholera, tam nie chciałem dać szkła. Pięknie. Tutaj teraz spodynkę. I tutaj sobie damy pod spodem. Jak sobie myślę, ludzie, że można było dać pod spodem zwykły kobel. Znaczy nie kobel, tylko ten kamień. To. Murzyn. Olero. Ale to jest głupie, nie da się wchodzić normalnie po tym. Przez ciebie źle postawiłem 2 klocki. Tak i heja banana, mamy wszystko. Mam nadzieję, że mi to wystarczy. Ej, puść się. Mam nadzieję, że mi to wystarczy. Oby. Szukajcie latających wysp, ale my sobie nie damy rady na latających wyspach jeszcze teraz. Na latające wyspy trzeba się naprawdę przygotować, bo jednak te kurna niebieskie sroki są dosyć mocne. I my sobie na pewno tam nie damy rady. Holy shit, nie tak nie być. Nie masz jakichś drzwi przy sobie zmarnowanych, tam niepotrzebnych? Nie. Okej. Okay. Asa, uspokój to kolano, bo dostaniesz po dupie. I może by to sobie tutaj zrobił, tak na samym środeczku. Już nie głupie. Pięknie, i zaraz tą ścianę będę tutaj zamieniał dalej. Tylko muszę sobie tutaj zrobić jedną rzecz. Tyk i... nie tu, leżej.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, okej. No, zobacz na dół. O, teraz będzie ładnie to wyglądać. I tutaj damy sobie niebieski pochodni. Asa, klękaj. Boże, do miecza. Melonie, dziki melonie, żono ty moja. Co ty dzisiaj wymyślasz, to ja już naprawdę nie wiem. Jaka zadowolona jeszcze z siebie, kurde. Może powiedz jej coś, ty masz dobry wpływ na nią. Tak. Na nią dobry wpływ ma tylko chyba whisky. O, oh, Jesus. Mam ogonek. Jaki ty znowu masz ogonek? Co ty znowu robiłaś? Może mi dobry wpływ i się śmieje. Pączek, nie nagram tej gry. Mówiłem, że ta gra mi się średnio podoba. Poza tym nawet jej nie mam. A nie mam zamiaru wydawać pieniędzy na coś, w co nie mam nawet ochoty grać. Pięknie, ładnie. Cycuś, glancuś. Jest zajebiście. Teraz stawiamy sobie dalej ściankę. No, 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 no. Postawiam to z powrotem. I musimy sobie więcej ścianki zrobić, tylko niestety... mamy za mało kobla. Może... Co? Kamienia nam cały czas brakuje. Coś musimy z tym zrobić w końcu. Ja mam tylko 65. No, to jest mało. Zabijcie bossa, bo macie oko do przywołania Ike of Cthulhu. Tak. W sumie dalibyśmy radę. Bo wystarczyłoby nam ten. Jak to się nazywa? Shurikeny. Asa? Asa, 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 słoneczko. Asa, ty niedobra, do ciebie mówię, słyszysz mnie? Ja zabiłem go. Brrr, zadowolona? A tu będzie kurde orgazm w tym miejscu. Jak zrobić serwer? Próbowałem i nic. Musisz zainstalować Hamachi i później połączyć na to Hamachi poprzez IP Hamachi. I tyle. Nawet Flarek przybył. Siema, Flaruś. Co tam, Murzynku, robisz? Zbieram kaktus. Jak bardzo potrzebuję kobla, zbierasz kaktus. No sobie zbroję robię. Jesteś 2000 stóp ode mnie. Serio? Czemu nawet nie powiedzieli, że idziesz tak daleko? No i to. Zabiłem przez to wiewiórkę. Wiewiórka is dead right now. Co tam popijasz? Picie sobie popijam. Bardzo dobre picie. Polecam. Takie lekko gazowane i lekko pobudzające. Czytać Tiger Limonkowy. Ja nie wiem, jak ten slime znalazł się na drzewie, ale wyszedł tam jakoś. Melon, Asa, Asa, melon. Boże, ludzie tu orgazm dostają, jak tylko widzą te dwie dziewczyny. Jakby tu jeszcze Iza przyszła, to już całkiem. Najlepsze kaktusy to od Barteczko. Bo ona ma takie supernaturalne z bliskiej hodowli. No zdychaj, slajmie. Sobie bardzo nie mogę trafić w tego slajma. No. Korupcja! Korupcja! Zła korupcja. Ty, w sumie możemy zrobić tego ciula. Co ty o tym sądzisz? Można robić. Ja na razie szybko na to. Ja sobie pozbieram na razie ten. Grzybki. Przejdziemy się zaraz pod jakiś bliski ołtarz. I pozbieramy sobie jeszcze od tych ciuli tutaj, kurna rzeczy. A, o ile wcześniej sam nie zginę.
Czekajcie, dam trochę głośniej muzę, bo jest naprawdę fajna. Co się dzieje, Murzynku? Co się dzieje? Zabija cię? Co cię zabija? Muzyka gra głośno, także musisz troszeczkę głośniej mówić, jakbyś coś chciał. To jest naprawdę fajna nutka. Zaraz wam powiem, jak się nazywa, bo zapewne jesteście ciekawi. Zaraz wam powiem. To jest Droptek Cosmic Ray. Oczywiście Monster Cat. Ty, ja mam już 3 golda. Nie wiem na czym. To schowaj go. Jak schowaj, jak jestem na pustyni? Tobie łatwo jest powiedzieć, zwłaszcza tak, a jak jesteś sobie daleko i masz to wszystko w dupie, ej! Głupie. Dawać to. Dawać mi, kurde, to mięso. Ahaha. Murzyn, ile tego mięsa potrzebujemy, nie pamiętasz może? Cholera. Mam 3 sztuki, a tego potrzeba wciul. Cześć, Iniu! Kurde, zejście do tego. Do? Dżungli. To idź! Na pewno nie zginiesz. Ja w ciebie nie wątpię, Murzynku, idź! Ups, 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 ups. Au. Cześć, Fifan! Cześć, Fifan! Nie umiem znaczka, więc serce. Znaczek to jest dzióbek. I wystarczy dzióbek i trójeczkę postawić obok siebie i gotowe. I mamy serduszko. Au, 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 głupie slajmy. O, wy cholery. Może jestem samobójcą. Idę na dół. Tam, gdzie jest korupcja. Kurwa, tu jest. Myślałem, że będzie coś więcej. A tu jedno wielkie nic. Idę do kolejnej dziury. W takim wypadku. Boże, jak te śnieżki ich odrzucają tak strasznie daleko. I to możemy już przyciszyć troszeczkę. Oh, fuck.
Ja nie wiem, czego ci ludzie się tak plują. Asa jest naprawdę dzisiaj jakaś nadpobudliwa. Krzyczą, że mamy już oko. A ja zbieram grzyby i zbieram rotten chunky, żeby przywołać sobie tego. Jak to się nazywa? Eater of the Worlds, czyli pożeracza światów. Ponieważ nie chcemy rozbijać kulek, tylko chcemy go przywołać przy ołtarzu. A ludzie się tu tak strasznie toplują. Jest takie, okej, okay, dobra, okej. Okay. Co się przyjmujesz? No bo krzyczą na mnie. Ja jestem człowiekiem uczuciowym. Nie wiesz o takich rzeczy? Ja pierdolę, to źle brzmi. Nie zrobimy oka, bo z okiem nie damy rady. Oko nas zjedzie. Zjedzie nas, które sucze. Ech, skrzynka. Ech, wychodzę do góry. Czytuję, bo mi się nie chce inaczej. Może jesteś 4000 kratek ode mnie. Na litość boską wróć do domu. Nigdy w życiu skrzynkę mam. Skrzynkę mam. Po jedną skrzynkę wybrał się na drugi koniec świata. No to jest dżungla, panie. Gulliver odkrywca. Po prostu zaraz zginiesz, będzie płacz, bo straciłeś dużo kurde itemów. Nie. No nie. Ja już musiałbym cię nie znać. Jej, słoneczko. No tu też jest skrzynka, ja tego nie zauważyłem. Flergan kolejny. Oko jest nie. Łatwiejsze przecież, chyba. Nie jest łatwiejsze. Najłatwiejsze jest i Destroyer, i właśnie pożeracz światów. Destroyera dzisiaj zniszczyliśmy chyba z 8 razy. Także jest bardzo łatwy. Wystarczy tylko dobrą mieć taktykę. Czyli kupić sobie działko na króliki i można nadupcać. Działko na króliki jest po prostu fantastyczną rzeczą. Może mamy jeszcze tam jakieś działko z tymi, z królikami? Znaczy króliki do działka? Nie wiem. Najwyżej jak skończymy tutaj, a dopiero nadaje 17 minut, ludzie, to wam pokażemy jeszcze działko z królikami, które robi gigantyczny damage. No po prostu jest obłędne. Destroyer leci w przeciągu, nie wiem, 20 sekund? Aha. Coś takiego. Jak będziemy mieć jeszcze jednego Destroyera, to zrobimy. Chyba, że będziemy mieć na przykład czaszkę, to wtedy też spoko. Czaszka też poleci szybko. Jest Destroyer jeszcze. Mamy jeszcze jednego Destroyera, to zajebiście. Dobra, wróciłem do domku, Murzynku. Pasuje to dobrze, rzeczy. Fuck! Nie, rzeczy nie trochę pasuje nam poukładać. Wiesz co, postawię jeszcze jedno ognisko. Tu z prawej strony. Szybko, ja amulet. Mogę. Postawię tutaj. Rak, rak, city, rak, what? Melon, co znowu ćpiesz? Co znowu ćpiesz i się nie dzielisz? Nie koleżeńska jesteś. Tu są też ludzie, którzy by coś chcieli od życia. A ty nic. Wszystko dla siebie. Żona. Niedobra. Wycinek z jakiegoś forum. To ludzie się nie znają w takim wypadku. Murzyn. Wiesz, że my merchanta nawet jeszcze nie mamy? No. Czemu jeszcze nie mamy merchanta? Nie wiem. This is not valid housing. Dlaczego to nie jest valid housing? Co ci tu znowu kurde przeszkadza, gnoju jeden? Dobrze, zrobię ci kładkę. Masz. Może być? Teraz jest valid housing? No. Wiesz co, Murzyn? Pozbędę się tej liny. Ej, co mamy w środku domu, tak chamsko, co sobie leci przez cały dom, bo mnie zaczyna naprawdę denerwować. Ciebie chyba też. Ja teraz denerwuję ten... No, już mnie nie denerwuje. Tu jest za ciemno. O, prowadził się. This house is suitable. Brawo! Okej, okay, a ten co? Tu nie ma krzesła. W sumie to podpieprzymy krzesło. To krzesło, które ja tu postawiłem. Daj to.
Tak, i następnie stawimy krzesło tutaj, ponieważ nie będziemy craftować kolejnego. I teraz powinno być wszystko ok, tak? Jest, zajebiście. I tu, jeżeli byśmy mieli, też ktoś może mieszkać na strychu. Dobrze, Murzynku, możemy wprowadzić jeszcze dwa NPC i jest w miarę ok. Tutaj też nie ma krzesła, ale tu nie chcę, żeby na pewno ktoś się nam kręcił. Murzyńskie rapsy, yo! Tak, Melonie, tak, tak. O Boże! Stepcio, ja wiem takie rzeczy, ja wiem. Tylko tam mieliśmy tą linę i ta lina niestety blokuje dostęp do tego, żeby zamknąć pomieszczenie. I zaraz muszę sobie zrobić jakieś rzeczy dobre. Hop. Out. Dobrze, że nie możemy gdzieś ametystu kupić, to by było zajebiste. Masz jakiś ametyst albo topaz przy sobie? Na lepiej 15 sztuk. Chociaż nie wiem, czy... Albo szafir. Idę poszukać w takim wypadku. Komu coś podtrzymać? Komu coś podtrzymać? Widzę, że to jakieś oferty dzikie są z trzymaniem i w ogóle. Wiem, co to jest. Lol, te bomby dalej tu leżą, to ja sobie je wezmę. Chodźcie tutaj, bombki do mnie, chodźcie! Właśnie tą ścianę stąd też mogę zadupić. O, raczej. Kolejny ametyst. Spelunker potion, fuck yes! Absolutnie mi się teraz nie przyda praktycznie. Ale sobie go zużyję, bo czemu by nie? Bo mam 3. Już będzie widział miliard tych. No i co? No i co? Masz z tym jakiś problem? Serc, tak, bo będziesz miał w chuj serc. Nie będę miał. Mam bumerang. Au. Night of Potion. Silver. Gdzie głupi nietoperzu? Wyciń mi stąd! Nie dotakuj mnie. To jest koper, to jest gówno. To jest gówno, nie surowiec. Gówno! Co to jest? Iron chce. A serc dalej nie widzę, Murzynku, niestety. Myliłeś się i serc nie widzę. Widzę, że ktoś mi spamuje i to tak twardo na fejsie, że to jest massacration. Dawniej arbus. Arbus, dziki arbus. Arbus aka zboczeniec. Arbus aka melon. Melon gwałciciel. Nie? I to będzie wszystko moje. Oh my god. Gdzie? Won, dzikie nietoperze. Cztery minuty jeszcze mogę to używać. Ała, jak mi przypieprzył. Centralnie na klatę. Aj. Mhm, teraz tu kolejne pułapki. Kurna z tymi pułapkami. To jest jakieś cholerstwo straszne. Nie mam! Nie mam pochodniów. Heal. I pochodnie, zwykłe pochodnie. Jej, wyszedłem stąd. Wyszednęłeś? Tu mamy lead ore. Lead mnie nie interesuje. Oh no. Oh my god, coś tutaj widzę. Ha. Opłaca się chodzić po tych jaskiniach. No. Opłaca, dlatego że właśnie płetwy zebrałem. I hajs. I w sumie skrzynię też. Nie, na pewno ciulu cię tutaj nie dopuszczę do mojej osoby.
Teraz tak właśnie pasuje poszukać serduszek. Gdzie kurna, gdzie mi tu strzelasz? Gdzie ty byłeś najdalej? Z której strony? Nie pamiętam. Co za żołopie. Nie mogę teraz. Nie mogę, bo mnie dziki slime atakuje. Dziękuję. Jest. Mniej więcej widzisz? Live'a? Czekaj zaraz. Ale to na prawo szedłeś daleko, czy nie? Nie. No właśnie widzę, że nie. Hop-siup. Hop-siamy. Hopsy malutki. O Boże, tak! Jaskinia z surowcami, zajebista. Hej. Dobra, to tutaj na pewno będę musiał wrócić. Także tutaj sobie oznaczymy to. Ale póki co, póki jeszcze mam minutkę odkrywania z pelunkerem, to trzeba ją wykorzystać najlepiej jak się da. Czyli zobaczyć jak najwięcej terenu. Ponieważ to mi dużo da, jeżeli na przykład znajdę serce. Wtedy będę wiedział, że tam muszę szybko się dostać. Ej, ten Embonet Brick, nie? Cały. No. Embonson Brick to też spada, to nie jest czasem tak jak ten? Tak jak Silt albo... Nie. O, to nope, niestety nie. A byłoby tak ładnie, byłoby tak fajnie, nie? Tu? Boże, ile po drodze mam gwiazd. Pozbieraj wszystkie. No, już mam 14 gwiazd. A ja szukam serc i nie wierzę, że ani jednego nie znalazłem, ale ja wiem, gdzie będzie dużo serc. W dżungli. Oj, w dżungli będzie od zarypania serduszek. Takie mam dziwne wrażenie, że tam będzie ich bardzo, bardzo dużo. Jak ja Dobra. Tam niby mam wyjść? Mał chyba, tak? Fuck my life, szybko fuck my skrzyneczka. Life umrzesz, tak? Tak, szybko skrzyneczka. No jeszcze druga. Płetwy. Kurwa, nie udało mi się do drugiej dojść, do trzeciej. Co za koleś, kurde, pazerny. Ty jesteś po prostu niemożliwy. Takie to pazerne, żeby tylko zebrać jak najwięcej, to poświęci własne życie, po prostu. Ale jest dobrze, udało mi się dużo rzeczy pozbierać. Oh my god. A ja się zamknąłem przed dzikim zombie. Ale za to będę miał topazu dużo. I jak dobrze pójdzie, to sobie zrobię grappling hooka. Dalej. Topaz jest mój cały tutaj. Yo, pingwin. Polski pingwin? Pozdrow go ode mnie. Deadweed. Tu jest ściana nawet topazowa. Nie wiedziałem, że można takie ściany robić. Ile mam topazu? 17 sztuk. Aha. To jest już zwykły stone. Dobrze, to tutaj się przekopiemy na lewo. I zrobimy sobie wyjście. I dopiero mamy pół godziny materiału. Myślałem, że to jakoś szybciej zleci. Kurna, przy budowaniu to nam ta godzina tak poszła szybko, jak nie wiem. Jednak odkrywanie to tak jakoś czas dłuży się. No i mi teraz. Nie żebym się gdzieś śpieszył, tylko tak mówię. Ponieważ chciałbym pokazać jeszcze, co my tam mamy na tym drugim, jak szybko to nam idzie. Z mapy tam znajdziesz dużo serc, jak ja tak miałem, przynajmniej było ich 5. Dojdź do jaskini na koniec mapy. Tak mówi Kydloch 5. Że tam może coś być. Ale my już zwiedzaliśmy w ten sposób ten ogólnie i nie było tam nie wiadomo czego, nie? No nie. To jest po prostu taki random ci się trafił. Ja znalazłem dużo serc w dżungli, bo ile? Godzinę żeśmy spędzili w dżungli? Może nie całą? Ja znalazłem serc, także no, to jest random, zwykły random. Cyjanu się pozbędziemy, albo drzwi.
Cyjanowodorek. Cyjanowodorek, cyjanobączki. Dzikie nietoperze atakują mnie. A ja od nich spierdalam, bo boję się. Jesus! Było blisko i byłoby śmiertelnie. O, jaki farciuch, że tam sobie wyskoczyłem. Wracamy do domu, bo będzie zajebiście. Mut. No co? Idę sobie do domciu. Aha. Ej, po prostu to, co mam teraz, to takie... To jest zajebiste do wychodzenia. To co, może się tak w ten, po ścianach ten? Melon, jakie cycki podesłałeś? Ja też chcę zobaczyć. One tu sobie cycki podsyłają, wredne kobity. I się nie chcą pochwalić. Jakie cycki? Nie wiem właśnie, ale chcę zobaczyć. Asa, sorry, ale Husiek ma większe cycki. Iwan oczywiście musi tutaj pilnować porządku. Siema, Iwan. Print screen. LOL, ej, jeszcze raz coś takiego pojawi się na live'ie, to zrobię degradację. Może mamy kolorową skrzyneczkę, taką ładną. Nie wiem, gdzie ją umieścić. Na dole chyba, prawda? Mhm. Okej. I w niej w sumie można byłoby trzymać takie dobre surowce, typu właśnie żelazo i inne takie pierdoły. Co o tym sądzisz? Może być... O, tak się... Kurwa. Wow, purple stained glass. Nawet nie wiedziałem, że można kolorowe szkło robić. O nie, goblin. A to jesteś na końcu mapy? Nie wiem, czy jest na końcu mapy, ale goblin. No jesteś na końcu mapy, no prawie. Tak, nie wiem, jedna piąta ci została? Być może. Mister teraz myśli o tym, o czym myślę, o cyckach? No, dungeon, różowy. Mister, będzie tamten świat z Terrarii. Devilo, tamten świat z Terrarii będzie za około pół godzinki, ponieważ chcemy sobie tutaj jeszcze porobić trochę rzeczy. Ja myślę sobie teraz przebudować troszeczkę. Myślę, że tutaj będzie dobre miejsce, żeby to przebudować, ponieważ tu i tak mamy... Ja mam na tyle drewna w ogóle. W ogóle nie mam drewna. Niedobrze. Przebuduję sobie troszeczkę rzeczy, bo pasuje to porobić. A tamten świat pokażę niebawem, czyli za te pół godzinki. A to będziesz po prostu na YouTube, dlatego też chcę to porobić teraz. To niepotrzebnie tutaj zabudowałem. O, bo fajnie gdzieś bardzo, myślę, że... Co tam masz, Murzynku? Właśnie nic. Nic nie masz? Taka bida? Jakbyś znalazł dwa Magic Mirrory, to bym się wcale nie obraził. Dwa Magic Mirrory byłyby bardzo na miejscu. Rzynko, co powiesz o tym, żeby mieć całą ścianę ze szkła jedną? Rób co chcesz tam. Ja tu na razie właśnie całą mapę... O! Na razie całą mapę rozprowadzę. O, Demo Shines przybył. Nice. Glass wall. Ja to mogę zrobić już nawet tą ścianę. No już mam całą mapę odkrytą, z prawej na lewo. Bardzo ładnie. Bo nie widziałem ani z tamtej strony dungeonu, ani z tej, tego pustynnego. W sensie, że... No bo ten szkielet już jest tutaj, właśnie nie, z tej strony, ale nie ma pustynnej. Piramidy. No. Czy będzie Skyden? Murzynku, chce nam się dzisiaj jeszcze Skyden zrobić? No jak się tobie chce. No to możemy później coś pokminić na ten temat, ludzie.
Ja sobie teraz troszeczkę rzeczy jeszcze pozmieniam w domu. Także póki mam czas, to będę to robił. Mam chęci na to. Uuu, jak to będzie teraz ładnie wyglądać. Jo! Nie tak to planowałem. O, znalazłem glitch w grze. Jak postawisz pochodnie na pochyłej ściance, no nie, na schodach takich, to te schody się zmieniają w takie kwadratowe, no nie? No. No, ale jak przerobisz że jeszcze raz, gdy jestem pochodnia, to pochodnia zostaje w tym samym miejscu, a stopień się obraca. Aha. Okej. Okay. Dobra, ja idę drzewa pozbierać, bo nie mam nic. Jedną sztukę mam. Jeszcze Ebony Wood. A tu nic nie chce nam rosnąć. Nie ma trzeciego. Kto napisał minister? Minister od spraw wewnętrznych i odmacania cycków, to proszę się do mnie zgłaszać. Myślę, że ponownie powrócimy do moderator za cycki i myślę, że wtedy będzie taka normalna moderacja, także to wszystko przed nami jeszcze. Ale o to się proszę jeszcze nie martwić, jeszcze nie podjęłem ostatecznej decyzji, czy tak będziemy robić, ale cycko weryfikacji zawsze mogę przeprowadzić bardzo chętnie. Cycki zawsze spoko. Gorzej, że... Murzyn. No. Nie mam praktycznie drzewa, muszę się wybrać pod to duże drzewo. Wybieraj się. To jest masakra. Co ten Iwan znowu tam robi? Co ten Iwan znowu tam robi na tym czacie? Ocenia, masz monitor w 3D? Nie chcę nawet chyba wiedzieć, o czym wy tam gadacie. Nie, to tylko Kroldzik, ty się o to nie bój, to tylko dziewczyny będą musiały podsyłać. Także no stress. Za ile koniec live'a? Jeszcze nie, spokojnie, nie nerwujcie się. Już się chcą mnie pozbyć po prostu. Runa. Chwila, czy ja mam bomby? Mam. Zajebiście. Zaraz sobie pokopiemy na szybko to drzewo. Jep. To wypada takie czarne. Living wood wall. Aha, bo to od razu ściankę mi zbiera. Zapomniałem, że też ściany są. A to nawet lepiej. Jep. I proszę państwa, tak się szybko zbiera drzewo. A nie jakieś tam kurna ścinanie siekiereczką, nie wiadomo co. Żeby to było trochę mocniejsze, to bym się wcale nie obraził. Ludzie nie chcą się ciebie pozbyć, tylko nie chcę się im oglądać. A chcą się pytać na bieżąco, tak przypuszczam. Nie, ja myślę, że chcą wiedzieć, do której mają czas, żeby wybrać się na przykład na swój program telewizyjny, bądź na kolejnego live'a, bądź wziąć się do nauki. Dlatego ludzie zadają pytania, kiedy koniec. Ponieważ mają też swoje życie, mają swoje plany. Tylko, że jest ten problem, że ludzie nie potrafią napisać pełnego zdania i to tak trochę chamsko wychodzi. Ktoś na przykład zaczyna live'a, a ludzie się pytają, kiedy koniec? Zamiast napisać, do której mniej więcej będzie trwał live, ponieważ mam jeszcze trochę rzeczy do roboty i tak dalej, bla bla bla. I już wtedy zdanie inaczej wygląda i streamer inaczej też na to patrzy. Na razie spotkałem się z tym tylko kilka razy, że ktoś napisał pełnym zdaniem, o co mu kaman z tym końcem. Zjechaj, slimy! Dobra, mam 159 drewna. I lecę do domciu. A ty już tam byłeś na dole, to nie idę. Mister, idź do piekła. Tak. Ja mam...
tungstenowo, żelazno, drewnianą zbroję. Ja wejdę do piekła i zaraz zginę, więc nie widzę sensu, żebym nawet tam wchodził. Ja mam tinowo, żelazno, kaktusową zbroję. Koniec terrarium będzie za około 20 minut, ludzie, także proszę nie pytajcie więcej. A później prawdopodobnie zrobimy sobie jeszcze Skydena, ale nie wiem, co my tam na Skydenie będziemy robić. Ozuś, jest piekło w terrarii. Pod M masz mapę teraz dostępną. Jak widzisz, mapa jest w ten sposób pokazana. I gdzieś tutaj, na dole, na całą szerokość mapy masz całe piekło, także możesz się tam przekopać i dostać. I teraz ludzie będą pytać, kiedy koniec, bo idę live oglądać inny, albo lekcje, Boże. Role wredne. Dobra, co my tutaj mamy? Co my tu mamy? Drewno mamy. Drewno chciałem. Nie tu. To zamknij. Wiemy na to robić. Ałku. Wracaj do domu. Jestem w domu. Pobierz się do roboty, murzynie. Unban zacycki. Unban za cycki, jeżeli ma 16 lat, to wtedy się mogę zgodzić. Inaczej unban nie będzie miał sensu, bo będzie brak cycków. No tak na serio, to nie wiem, czy będę kogoś unbanował kiedyś na tym, na Twitchu, ponieważ to jest za duży spam od botów też i musiałbym przeglądać wszystkie niki po kolei. To by była dopiero katorga. Czym robisz live'y i nagrywasz? Nagrywam Frapsem, bądź mi Release Action. Live'y robię za pomocą OBS-a. Ty, cyckologu. LOL. Ja myślałam, że ty to taki grzeczny i normalny. Kto jest normalny tutaj? Flarek? Flarek to jest jeden z większych zboczeńców tutaj. Na niego trzeba uważać. Chyba, że dasz mu piwo, to jest wtedy potulny jak baranek. I lubi grać wtedy w BF-a. Murzyn to wie. Dlatego się nic nie odzywa. Murzyn. Dosypałem na kawę chyba. Nie. Nie, nie pozwalam ci. Chwila, to tutaj. Jep, dziękować. Tutaj damy living. Oh my god, jak to ładnie teraz wygląda. Nie, muszę jeszcze zrobić kawę. Dobra, zrobię tak. Dobra, będę. Cyckologia stosowana. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Co w ogóle zrobić? A właśnie, już wiem, co tu mogę zrobić. Tutaj zrobimy jedną fajną rzecz. Coś, co przed chwilą chciałem zrobić, tylko nie miałem na to surowców, więc tutaj będzie tak. To. O, i czy mam jeszcze miejsce na jedną rzecz? Średnia jeża, na jeża. S. Tak. Ha! To się nazywa zajebistość. I jeszcze kega tu dykniemy. Tak, pięknie. Co wy tutaj marudzicie? Mister Zboczeniec, tylko cycki. Nie, jeszcze lubię o dupeczkach pogadać, ale jesteście za młodzi na takie tematy, dlatego nie rozmawiam z wami na te tematy.
Patrzę, co wy tu piszecie, ale no smoking, no smoking. Rygolda, tylko drogie teraz. Gdzie się tu kręcisz, Matole? Dobra, co my tu możemy jeszcze powkładać? Na pewno topaz, ametyst, takie drogie przedmioty. Drogich przedmiotów to już chyba nic nie mam. Cherry, to nie. Zobaczmy, czy w tych skrzyniach coś jest. Tu nic nie ma. Tutaj też nic nie ma, nawet lepiej. Dobra, git, git, git. O, chwila, tu coś mam. Quickstack w takim wypadku. I tu miałem kamień! I tu miałem... O Boże! A ja tyle za tym łaziłem. Tu mam jeszcze żelazo, koper. Tungsten. Dobra, tyle powinno starczyć. Dalej ktoś mi tu spami. Teraz będę musiał sprawdzić, o co kaman i kto to może być. O! Mister to powiedział, jak był 50. Z 50 lat miał. Co? What? O czym ty mówisz, Asa? Wkładać do skrzyni to największy akt desperacji. What the hell, ludzie! Co wy ze mnie robicie? Czuję się teraz zagrożony przez was taki. Macie pozdrowienia od Paulinki. Ej, właśnie, mam do was pytanie. Ponieważ na filmach widzę często, że ludzie sobie przeciągają shiftem rzeczy i trafia im to do inwentory. A ja jak trzymam shift sobie i przeciągnę, to trafia mi to do śmietnika. Jak to można wyłączyć? Pararara, pa, pa. Git. Skąd? Właśnie, jeszcze tu ściana. To tu może zrobimy szkło? Co o tym sądzicie? A, nie takie szkło. Tak więc, no co pijesz, mister? Pozdrawiam z Polsyska. W ustawieniach na samym początku jest włączasz terrarię. A dziękuję, Grusza, dziękuję. Ja będę musiał sobie te ustawienia sprawdzić w takim wypadku. Oh no! A zresztą może tak być. Nie myślę o niczym teraz, Aniko, tylko czytam, co wy tutaj piszecie, tak na spokojnie. Jaki czorny, co to ma znaczyć? Co za kuk? Kuk 1, kto to jest kuk 1? Living wood wall. Myślę, gdzie by też od tej wpieprzyć? Może by tutaj na dach? Nie? Tutaj się podepniemy. Mam pokój do NPC, jak go zaprosić? Macie dwa sposoby, żeby sprawdzić, czy NPC się wprowadzi. Klikacie sobie na domek i macie tutaj housing query.
Czyli czy dom jest zdatny do zamieszkania? I pokazuje się wam napis, że dom jest na przykład już zajęty przed kogoś, jeżeli na dole ktoś mieszka. Bądź macie coś takiego, o tutaj też jest zajęte. Pojawiają się te flagi, że ktoś już mieszka, tak? I jeżeli nie jest zajęty, to pokażę wam, czego brakuje i czy jest odpowiedni do mieszkania. Czyli prawdopodobnie, jeżeli będzie spełniał wszystkie wymogi, czyli stół, krzesło, oświetlenie i ściana z tyłu, to ludzie zamieszkają, czyli NPC. Jeżeli nie będzie spełniał, czyli na przykład będzie gdzieś dziura, to będzie pokazywał, że nie spełnia wymagań, trzeba dokładnie go sprawdzić. Nie możesz mieć trzech guide'ów, bo jest to niemożliwe. Colt i Van, wy się uspokójcie, wy się uspokójcie. Jeszcze Flarek się im, kurde, wturuje. No nie wierzę, po prostu za mędy wredne. I żyj tu z takimi ludźmi, żyj! Nerwicy się tylko można nabawić stresu i nic więcej, i nic więcej. Tak, serduszka mi teraz tu będą wysyłać ciule jedne wredne. Uuu, kolejna gwiazdka tu jest. Dobra ludzie, chyba zakończymy troszeczkę wcześniej ogólnie to nagranie. I zaraz się przełączymy na ten nasz drugi świat, jak tylko Murzynek wróci. O, właśnie wrócił. Także Murzynku, pożegnaj się ładnie z YouTube'em, bo... No, baju, baju. Tak, właśnie kończymy sobie nagranie. Okay. I zaraz odpalamy sobie jeszcze tamten główny nasz świat. I będziemy na nim zabijać jakiegoś głównego bossa, także do zobaczenia YouTube i nie zapomnijcie skomentować i ocenić i dawać jeszcze jakieś pomysły, co chcecie zobaczyć w Terrarii, bądź co możemy zbudować. Jeżeli macie jakieś własne projekty domów, to podsyłacie na mojego maila mrc.yt@gmail.com. Także będzie w opisie, jeżeli nie wiecie dokładnie jaki. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye bye. Bye bye.